Cześć, witajcie. Adrian dał mi sekretny znak, to znaczy, że kolejny wtorek i kolejny live, czas zacząć. Prasówka Gazety Lokalnej Krotoszyn. Jak widzicie, spełniliśmy Wasze prośby. Pierwsza prasówka dzisiaj z mikrofonem. Mam nadzieję, że słychać nas dobrze. Znajdujemy się w pracowni medycznej Zespołu Szkół dla Dorosłych Profesja w Krotoszynie przy ulicy Osadniczej. Dzisiaj z tego miejsca, ponieważ profesja to nasz stały partner, nie tylko w biznesie, ale też przy inicjatywach rozmaitych, bo społecznych, konkursowych, społeczności łączymy razem, czyli zarówno szkoła, jak i my integrujemy pewne środowiska, współpracujemy przy wielu inicjatywach, czy to komercyjnych, czy charytatywnych, czy pokazowych. No i chcieliśmy pokazać Wam, jak ta pracownia medyczna wygląda. Adrian, podejdźmy tutaj, prześledzimy sobie od razu dodatki, które mamy w tej gazecie, a więc w dniu dzisiejszym trafił do Was poradnik finansowy. Kilkunastu naszych partnerów prezentuje bardzo ciekawe propozycje, a także sugeruje, jak nie wpaść w problemy finansowe, na przykład złe finansowanie albo jak unikać malwersantów. Kolejny katalog AT, której to firmy nikomu nie trzeba rekomendować. Wiemy, że pierwszy katalog, który wypuściliśmy dla Was miesiąc temu, cieszył się ogromnym zainteresowaniem, więc zachęcamy do tego, żebyście też go przejrzeli. No i tradycyjna rzecz w pierwszym wydaniu miesiąca, a więc magazyn Twój Dom i Ogród. Kilka stron, warto to prześledzić i poczytać. Oczywiście na pierwszej stronie materiał związany z pokojem Malucha, a więc ten konkurs, który już doskonale znacie. Na dzień dzisiejszy rywalizacja jest bardzo zacięta, prowadzi Alicja Miłkowska i jej syn Antoś, ale mają niewielką, bardzo niewielką przewagę nad pozostałymi uczestnikami zabawy. Do zakończenia jeszcze kilkanaście dni, więc zachęcam gorąco, abyście oglądali zakładkę Nasze Akcje na gielokalna.pl oraz wchodzili na Facebook, no i głosowali na tych maluchów, który z nich dzięki naszym partnerom będzie miał wyremontowany pokój. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, to bardzo ciekawa dyskusja na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie. Radny Wiesław Sołtysiak porównał budżet gminy Krotoszyn do konia. Dlaczego? Czym to uargumentował? No przeczytajcie w dzisiejszym wydaniu gazety. Bardzo barwna sytuacja, natomiast zarówno w Krotoszynie, jak i na sesji w Starostwie Powiatowym przeprowadzono absolutorium i zarządzający otrzymali absolutorium jednogłośnie przez radnych powiatowych oraz radnych gminnych. Poza tym dwie osoby od kilku dni tytułują się zasłużonym dla Krotoszyna. Jedną z nich to jest Karol Okrasa, drugą Heike Nies. Natomiast jeszcze większym wyróżnieniem uhonorowany został Horst Rasbach, który łączy relacje Krotoszyn-Dierdorf, Dierdorf-Krotoszyn. Od wielu lat krzewi te relacje. No i został honorowym obywatelem miasta Krotoszyna. Gratulujemy. Natomiast przy Karolu Okrasie trzeba powiedzieć, że to była jedyna decyzja radnych nie podjęta jednogłośnie. Dwóch radnych wstrzymało się przy przyznaniu decyzji na tak. Bardzo ciekawa kwestia w sporcie. Łukasz Kaczmarek, reprezentant kraju, jak wiecie doskonale, i ubiegłoroczne Euro i dziś już w Lidze Narodów, podpisał kontrakt z Zaksą Kędzierzyn. Koźle Łukasz, trzymamy kciuki, oby było jak najlepiej w tak ogromnym klubie. Myślę, że to spełnienie kolejnego Twojego marzenia. Zaciskamy mocno te kciuki, abyś znaczył coraz więcej w nowym klubie i żebyś znaczył jak najwięcej w reprezentacji kraju. Skoro mowa o sporcie, kolejny raz na szczycie krotoszyńskiej Play Areny zespół ASRT. Tutaj słowa uznania dla Roberta Stawowego i jego zespołu. Bodaj szósty triumf, jeżeli dobrze myślę, więc duże brawa dla Was i chłopaki. Liczymy na to, że znowu na arenie ogólnopolskiej pokusicie się o taki rezultat, że będziemy kolejny raz dumni, że mieszkamy w Krotoszynie. Bardzo ciekawa inicjatywa kolejna, a więc podjęta przez lokalny samorząd, o niej też możecie przeczytać, publikacja autorstwa Michała Kobuszyńskiego. Nie chciałbym więcej szczegółów na ten moment zdradzać, ale polecam Wam reportaż o Krzysztofie Wesołowskim. Tak dobrze myślę, Krzysztofie Wesołowskim, którego pasją jest lotnictwo. Bardzo ciekawe, nieszablonowe hobby, no i też niełatwe. Myślę, że o tych wszystkich nowinkach przeczytacie zarówno w dzisiejszym wydaniu, jak i na portalu gielokalna.pl oraz na Facebooku. Ja zapraszam teraz do siebie naszego gościa, tak naprawdę gospodynię tego obiektu, a więc panią dyrektor Marzenę Budnik. Pani dyrektor na pewno odpowie nam na kilka pytań. Oczywiście. Pierwsza rzecz,
Macie siedzibę przy ulicy Osadniczej, też mieściła się częściowo wcześniej w innym obiekcie. Proszę powiedzieć, od kiedy macie tutaj te wszystkie bardzo fajne i profesjonalnie przygotowane obiekty? Na ilu tutaj pracowniach pracujecie? Jak to wygląda? Ten budynek oczywiście powstał, właściwie korzystamy z tego budynku od 2011 roku. W momencie, kiedy pojawiła się taka konieczność, żeby rozszerzyć ofertę szkoły, potrzebowaliśmy pracownię, zaczęliśmy od pracowni medycznej, w której się znajdujemy. Następnie powstały inne pracownie, florystyczna, rachunkowości, elektryczna i mechaniczna. Wszystko to właściwie takiego prostego powodu, zapotrzebowanie rynku na kształcenie w tych kierunkach. I zaczęliśmy, że tak powiem, po kolei rozwijać wszystkie pracownie i tutaj właśnie mamy tylko i wyłącznie pracownie zawodowe. Pracownie zawodowe, ale też z tego co wiem, a tą Waszą ofertę i Waszych absolwentów iluż człowiek zna, cały czas poszerzacie ten wachlarz kierunków. Czym to jest spowodowane i czego nowego mogą się spodziewać Wasi przyszli absolwenci? Spowodowane to jest bardzo prostą sprawą, a mianowicie zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie na kierunki, które właściwie mamy w swojej ofercie, czyli to jest na przykład kwalifikacja M37, druga z technika odlewnika i właściwie tutaj na tą kwalifikację też przyjeżdżają do nas osoby z bardzo daleka, bo i Poznania, zupełnie z innej strony tutaj Krotoszyna z Podwrześni, czy na przykład druga kwalifikacja do technika technologii drewna. Też mamy tutaj słuchaczy nie tylko z Krotoszyna, powiatu krotoszyńskiego, ale i też napływają właśnie słuchacze z odległych stron. I właśnie potrzeba kształcenia w określonych kierunkach powoduje to, że my nie jesteśmy zamknięci na te potrzeby, tylko po prostu otwieramy i jeżeli do nas się zgłaszają, nie wiem, osoby zainteresowane, czy podpowiadają nam, co by ich interesowało, to otwieramy takie kierunki, możemy otworzyć dla małych grup, nie boimy się tego. Nie musimy tutaj pozyskać wielu słuchaczy, wystarczy nawet 5, 10 i też potrafimy prowadzić właśnie takie szkolenia. Czyli też jesteście otwarci na te kierunki czasem mniej popularne, ale też jeżeli jest zapotrzebowanie rynku, to podołacie wyzwaniu i taki kierunek uruchomicie. Szkoła Profesja jest znana nie tylko z faktu, że można tutaj zdobyć wykształcenie, pobrać edukację od profesjonalnych prelegentów, natomiast o Szkole Profesja mówi się, że żyje z mieszkańcami tak na co dzień, bo jesteście na Krotofeście, bywacie na imprezach sportowych. Ja pamiętam choćby z tego roku mieliście stoisko przy imprezie związanej z polskim sumo przy hali przy Olimpijskiej. Dlaczego wychodzicie do ludzi? Wychodzimy do ludzi, ponieważ tutaj jest nasza szkoła, czyli na terenie Krotoszyna. Właściwie to jest takie chyba miłe i bardzo potrzebne, żeby właściwie współuczestniczyć w życiu lokalnym, razem z ludźmi Krotoszyna brać udział w czymś, też im zaproponować coś. No bo cóż my możemy jako szkoła? Wiadomo, że tych ofert takich dla społeczności lokalnej nie ma dużo, ale jak najbardziej stoiska właśnie gastronomiczne, na których się wspieramy naszymi właśnie słuchaczami, którzy nam pomagają przygotowywać te słynne naleśniki profesji. I dzięki temu właśnie możemy uczestniczyć w tym życiu takim lokalnym Krotoszyna, ale też tutaj muszę dodać, że nie tylko właśnie sumo, Krotofest, jeszcze jak są święta, jarmarki, kiermasze przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, też jak najbardziej bierzemy udział w tym, żeby razem ze społecznością lokalną tutaj no nie tylko jakoś żyć wspólnie, ale też i bawić się z nimi, bo to też jest ważne. To też taka promocja naszej szkoły. Raz, że promocja, a dwa, integracja, muszę dodać prywatnie zupełnie, że nie mogę jeść naleśników, ale jak już jestem na imprezie, gdzie Profesja robi te naleśniki, to zawsze spróbuję. Dopytam jeszcze o sukcesy Waszych słuchaczy, absolwentów i o Waszą rozpoznawalną markę gdzieś poza granicami powiatu, bo my jako redakcja bardzo często piszemy o różnych wyróżnieniach, certyfikatach. Jakie to były najważniejsze sukcesy w ostatnim czasie? Może zacznę od tego, że dla nas takim bardzo, bardzo dużym sukcesem jest zdawalność egzaminów zawodowych. Nasi słuchacze, pomimo że jest to szkoła dla dorosłych, bardzo wysoko zdają egzaminy zawodowe, to są egzaminy państwowe, organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dla każdego zawodu, w którym kształcimy, jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym i tutaj właśnie zawsze te egzaminy się odbywają na terenie naszych pracowni. W niektórych zawodach zdawalność jest 100%, w niektórych tylko 78%, właściwie tylko albo i aż 80%. Zdarzają się też i gorsze wyniki, ale nie mamy takich właściwie kwalifikacji, w których by nikt nie zdał.
i jak porównywaliśmy to z wynikami szkół dla młodzieży, to bardzo to są wysokie i to jest nasz wyniki, to jest nasz sukces. I dzięki temu bierzemy też często, właśnie co roku bierzemy udział w takim konkursie Hit Gospodarczy Regionów. I co roku, w tym roku trzeci raz odebraliśmy nagrodę właśnie w dziedzinie, którą podajemy do konkursu, a w tym roku to były egzaminy zawodowe i symultaniczne kształcenie, które my proponujemy naszym słuchaczom. Słuchajcie, współczynniki bardzo wysokie, nic tylko zajrzeć tutaj do sekretariatu, dopytać o te możliwości, zdobyć dodatkowe umiejętności, kolejny zawód i dzięki temu zarabiać coraz więcej, realizować siebie jako człowieka. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za gościnę, że mogliśmy tutaj dziś być. My z prasówką GL Krotoszyn spotykamy się już w najbliższy wtorek, a więc za 7 dni. Będzie niespodzianka, ale to musicie nas oglądać. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.